Cześć, czołem, witam was bardzo gorąco na moim kanale Łysy Punkt Widzenia. Bartek z tej strony się kłania i kolejna niedziela, kolejny film. Dzisiaj z sentymentem spojrzymy na zapach, który jest mi znany od bardzo, bardzo dawna. Jest to czerwona Lacoste, czyli Lacoste, Lacoste, jak kto woli, tak czyta. Natomiast zapach, który w ostatnim czasie miał zmieniany flakon, on wcześniej był w takim czerwonym. Ale opowiedzmy sobie, co tu się dzieje? Moi drodzy, czerwona Lacoste, czyli Lacoste Red, powstała w roku 2004 i od tamtej pory chyba jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów tejże marki. Ja ten zapach po raz pierwszy poznałem, kiedy byłem w liceum i od samego pierwszego zetknięcia od razu zapadł mi w pamięć. To był taki zapach, który chodził za mną, który zostawał w nosie. Ja później sobie go szukałem, trawiłem, gdzie to jest, co to było, bo gdzieś go czułem na korytarzu i po prostu utkwił mi w pamięci. Aż koniec końców, będąc już na studiach, udało mi się ten zapach znaleźć. Zużyłem jeden flakon, drugi flakon. Odstawiłem go na dłuższy czas i w ostatnim czasie, będąc w jednej z drogerii, była jakaś promocja i mówię, a jak teraz go nie kupię, to już go pewnie nigdy nie kupię, i faktycznie wyhaczyłem ten flakon za stówkę, więc stwierdziłem, że to jest naprawdę dobra oferta. I tym samym czerwona Lacoste wróciła do mojej kolekcji i po raz kolejny pojawiła się w mojej dłoni, w moim nosie i przywołała fajne wspomnienia, bo to jest taki zapach, który kojarzy mi się z takimi młodzieżowymi, młodzieńczymi latami, gdzie tak naprawdę człowiek nie ma żadnych większych problemów, tylko odrobienie zadania z matematyki, zrobienie czegoś na język polski czy czegokolwiek innego. Natomiast w dniu dzisiejszym, kiedy tych problemów z biegiem czasu i tego, jak się starzejemy, przybywa, z takim sentymentem, trochę łezką w oku, spojrzeć warto na tego typu zapachy. I tak właśnie ja spojrzałem na czerwoną Lacoste. Kompozycja, którą zaraz jak otworzycie, zaraz jak powąchacie, od razu wyczujecie gigantyczne uderzenie jabłka. Przy czym to jabłko, które jest tutaj zamknięte, to nie jest jakieś zjawiskowe jabłko. Ono jest troszeczkę toaletowe, ma w sobie troszeczkę syntetycznej nuty i to czuć. Natomiast co jest w nim fantastyczne, to jest to, że ono nie jest słodkie, ono jest cierpkie i kwaśne. Ja za każdym razem, jak wącham tę kompozycję, od razu pracują mi ślinianki. Jasność z jabłka została tutaj połączona z nutami cedru, z wetiverią, z patchoulą, więc pojawiają się nam i nuty zielone, i ziemiste, i subtelnie takie wprowadzające akcenty drzewne. Przy czym to jabłko jest tym głównym bohaterem tej kompozycji. Ono jest naprawdę wyczuwalne przez całą trwałość zapachu na skórze. Cały ten czas trwania zapachu na skórze. Przy czym, moi drodzy, żebyśmy mieli jasność, jak już jesteśmy przy trwaniu tej kompozycji, to nie jest demon ani trwałości, ani projekcji. Nakładacie go na skórę, pierwsze 5 minut wszyscy go czują, wy również. Po pół godzinie czujecie go tylko wy. Po półtorej godzinie nie ma go w ogóle. Więc to jest taki zapach, który trzeba reaplikować bardzo często. I ktoś powie, bez sensu w ogóle taki zapach kupować. Z jednej strony racja, bo ja też dbam o skórę, więc wiem, jak przedłużyć trwałość zapachu. I to już jest po przedłużeniu trwałości zapachu i wypielęgnowanej skórze. Natomiast z drugiej strony pamiętajcie, że zapachy to nie jest tylko to, że chcemy, aby nas wszyscy czuli. To czasami też jest tu. Nie na zasadzie, że jestem chory na głowę, ale wspomnienia, które siedzą gdzieś tam w waszej głowie, w waszym serduchu, do których chcecie wrócić. Czasami te najtańsze zapachy przynoszą najwspanialsze, najcudowniejsze wspomnienia. Do dziś dnia, jak wącham panią Walewską, widzę moją prababcię. I to jest zapach, który mi się już zawsze tak będzie kojarzył. Pomimo tego, że kosztuje naprawdę niewiele. I podobnie z czerwoną Lacoste. To jest taki zapach, że jak go wącham, przenoszę się automatycznie do czasów liceum. Fajnych czasów. Bardzo dobrze wspominam moje liceum i moją klasę i nauczycieli, z którymi wtedy miałem zajęcia. Bo to był naprawdę dobry czas. Później się już tylko zaczynało gorzej, bo wchodziło się w to życie dorosłe i bywa różnie, jak sami wiecie pewnie. Natomiast czerwona Lacoste to jest taka kompozycja, która, myślę, może spokojnie zostać okrzyknięta już klasyką marki. Że spokojnie może być polecana i młodemu konsumentowi, i troszeczkę starszemu. Młody konsument, młody mężczyzna, z wielką ochotą sięgnie po ten zapach i myślę, że się spodoba i jest nawet duża szansa, że się zakochacie w tym zapachu, w tej Lacoście. Natomiast starszy konsument jak ja, już wąchając ten zapach, będzie często wracał do tych właśnie lat młodości i z takim zarzewiem, z sentymentem spojrzy się właśnie na ten zapach.
I z czystą przyjemnością będzie się po niego sięgać, nakładać na nadgarstek, żeby po prostu z nim pobyć. Ja nie mówię, że to jest kompozycja, wokół której ja w tym momencie będę budował garderobę zapachową, albo będę często po niego sięgał, bo tak nie jest. To jest zapach, który chętnie nałożę na siebie, jak jestem w domu, nigdzie nie wychodzę, chcę po prostu poczuć nuty młodzieżowe i wtedy faktycznie gdzieś on przyjemnie pracuje na skórze, ale spokojnie nada się też w momencie, kiedy będziecie potrzebowali wyjść, nie wiem, na siłownię albo na jakieś zakupy. To polecam wam gorąco. Dajcie znać, jeżeli znacie, a myślę, że większość z was zna. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.